Witam Państwa serdecznie w programie Onet Europa. Dziś moimi gośćmi w Strasburgu są eurodeputowana Polski 2050 Róża Thun. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Belka, były polski premier, eurodeputowany frakcji socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zacząć od pieniędzy, bo o nich bardzo dużo mówiło się na tej sesji plenarnej. 50 miliardów dla Ukrainy. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że te pieniądze są mocno zagrożone, że Viktor Orban nie zgodzi się na przekazanie tego wsparcia Ukrainie. No a dziś również tu w Parlamencie Europejskim można było usłyszeć, że pieniądze najprawdopodobniej trafią do Kijowa. Mówiła o tym Ursula von der Leyen. Orban proponuje jednak, by trafiły w transzach po ponad 12 miliardów rocznie. To dobre czy złe rozwiązanie? Lepiej się na nie zgodzić czy nie? Jasne, że ja życzę społeczeństwu węgierskiemu, żeby te pieniądze dostało, ale jak słyszeliśmy dzisiaj na tej sali bardzo głośne krytyki na temat tego, co Komisja Europejska uznała, za reformy, które zrobił Orban i kupiono go za 10 miliardów euro. Reformy w wymiarze sprawiedliwości, które przeprowadził i które Komisja Europejska rzekomo wymagała. Przeprowadził, ale bądźmy szczerzy, rzekomo przeprowadził. Niestety opozycja na Węgrzech zupełnie nie uważa, że to jest wystarczające. I ta decyzja Komisji, żeby Orbana traktować ulgowo, przekazywać mu jakiekolwiek pieniądze, jest przez opozycję na Węgrzech w dalszym ciągu bardzo mocno krytykowana. Wiadomo, że chodzi nam przede wszystkim o to, żeby przez to, że ciągle mamy to prawo weta w Unii Europejskiej, jeden Orban nie blokował nam pieniędzy dla Ukrainy. Żeby zwiększyć Orbana, on dostaje część albo znaczną część funduszy, na które Węgrzy bardzo czekają i liczymy na to, że on odblokuje te pieniądze dla Ukrainy. I dzisiaj niezwykle głośno i wyraźnie było krytykowane to uleganie szantażowi Węgier. I nawet pojawiła się propozycja, żeby w związku z tym przejść do drugiego etapu procedury artykułu 7 wobec Węgier i odebrać im prawo głosu, by w ten sposób oddalić to ryzyko kolejnych szantaży wetem ze strony węgierskiego premiera. Należy odebrać Węgrom głos, sięgnąć po tą bombę atomową? No właśnie, użycie bomby atomowej to jest zawsze ryzykowne, bo nie wiem, czym się to skończy. Natomiast jest to część tej gry, którą się niestety z tym bardzo cynicznym graczem prowadzi. Ja zgadzam się całkowicie z Różą, że te reformy, których niby dokonuje Orban, to są pseudoreformy. Tam sprawa psucia państwa i właściwie likwidacji praworządności zaszła znacznie dalej niż u nas. Do tego stopnia, że on w zasadzie w tej chwili może udawać różnego rodzaju posunięcia, a no, według niego naiwni Europejczycy kupią to i prawda, będą mu transzować, że tak powiem, pieniądze, które z jakichś powodów mu się należą. Ja jestem pesymistą, bo on będzie grał tą swoją kartą ukraińską, czy raczej antyukraińską do bólu i będzie nas, całą Europę, stawiał pod ścianą. Ja nie wiem, co robić w takiej sytuacji. Z tego płynie gorzka lekcja, jak się nie zareaguje szybko. Chociażby tak szybko, jak w przypadku Polski. To już potem jest za późno. Strasznie trudno odspawać od władzy kogoś tak konsekwentnie wprowadzającego dyktaturę w gruncie rzeczy. Albo potem trzeba sięgać po niekonwencjonalne metody przywracania praworządności. Tak działania nowych polskich władz określił Financial Times w artykule, w którym opisał zmiany wprowadzane przez rząd Donalda Tuska. A w Parlamencie Europejskim na tej sesji kilku eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, Izabela Kloc, Beata Szydło, apelowały do eurodeputowanych, by zareagowali, by zauważyli to, tu cytat, że nowe polskie władze łamią konstytucję i polskie prawo. Ja rzeczywiście nie mogę się od śmiechu powstrzymać, jak słyszę, jak te panie apelują do eurodeputowanych,
deputowanych i jak pan prezydent pisze do wszystkich możliwych krajów członkowskich. I spotkał się w Davos z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Werą Jourovą. I wszyscy po prostu donoszą namiętnie przecież zawsze. Ale to wy byliście oskarżani, oskarżani o donosy przez ostatnie 8 lat. No więc okazuje się, że jak jedni wyrażają się z troską o poziomie demokracji czy niszczeniu demokracji w Polsce, mówmy teraz o Polsce, w naszym kraju członkowskim, czyli w Polsce, to jest donoszenie. Kiedy PiS łapie za guzik panią wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za przestrzeganie prawa Werę Jourovą, pani Witek i tam Terlecki, jeszcze inni stoją wokół niej i wręczają jakieś papiery i rozpaczają, że tutaj niszczone jest prawo, to jest, co to są, akty patriotyczne, a nie donoszenie. Ja, tak prawdę powiedziawszy, ja się wyśmiewam z tego donoszenia w ogóle. Bardzo dobrze, że nareszcie PiS zrozumiał, że my jesteśmy we wspólnej Unii i że jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. To nawet mnie całkiem cieszy. No ale czy to na pewno to dobrze ale dla pardon, no, jeszcze jedno, że... Polski? Nie, ja bym nie mówiła przede wszystkim, że my niekonwencjonalnych metod, czy że rząd używa niekonwencjonalnych metod do przywracania praworządności. Dlatego zacytowałam Financial Times. Ale właśnie nie zgadzam się z Financial Times, bo niekonwencjonalne było to niszczenie praworządności. Tak. Prawda? To, że my dzisiaj mamy równoległe państwo, którego trzeba się pozbyć, równoległego państwa. My musimy mieć jedno państwo, jeden porządek prawny, taki, który jest uznawany przez wszystkie kraje demokratyczne, instytucje demokratyczne i tak dalej. I tutaj nic nie ma konwencjonalnego ani niekonwencjonalnego. Po prostu te rządy prawa trzeba przywrócić skorumpowanych, politycznie skorumpowanych albo finansowo skorumpowanych urzędników, szefów spółek Skarbu Państwa i tak dalej trzeba powyrzucać. I tutaj nie ma co się zastanawiać. To trzeba robić szybko, bo tak jak telewizja publiczna, hejt się leje, dzielenie społeczeństwa idzie na całego, okradanie społeczeństwa naprawdę szło na całego. I z tym trzeba skończyć, więc tu się nie ma specjalnie nad czym zastanawiać. A to, że jest pewna grupa posłów, która się martwi o to, że szefowie spółek, czy tam ci zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa, oni pozatrudniali sobie w spółkach Skarbu Państwa, potem ci ludzie finansowali im kampanię wyborczą, prawda? Zarabiali dzikie pieniądze, finansowali im kampanię wyborczą. No, zbliża się kampania wyborcza, to mi jest bardzo przykro, że nie będą mieć tych pieniędzy na kampanię teraz, no ale to najwyższy czas, żeby to zrobić. A może jednak przez te apele, przez te interwencje Komisja Europejska dwa razy się zastanowi, zanim rozważy wniosek o wypłatę KPO Polsce. Różne sygnały dochodzą z Brukseli. Raz mówi się, że wystarczy dobra wola, wystarczy początek tych zmian w polskim sądownictwie, a innym razem słyszymy, że jednak te zmiany muszą być konkretne. No i właśnie są. I to właśnie burzy dobre samopoczucie tych rozbitków pisowskich. I mam nadzieję, że dalej one będą następować, a że to się nie będzie podobać, że będzie niezadowolenie, no to mogę tylko zacytować takie ulubione powiedzenie pisowców, chyba nawet nie pisowców, ale tych solidarnej, tak zwanej solidarnej Polski. Suwerennej Polski. No, tak. Słychać wycie? No znakomicie. Ja muszę powiedzieć, że pomawianie profesora Bodnara, człowieka krystalicznie uczciwego i który swoją działalnością publiczną udowodnił, jak bliskie mu są prawa człowieka, praworządność. O to, że on teraz łamie prawo, no to jest trochę tak, jakby lump z pod mostu zaczął się krygować na arbitra elegancji. Czyli nie ma zagrożenia dla wypłaty z KPO? Na przełomie marca-kwietnia pan uważa, że te pieniądze dotrą zgodnie z przewidywaniami, z zapowiedziami? Myślę, że tak, bo myślę, że w Polsce będzie konsekwentnie następować przywracanie praworządności, przywracanie normalności w funkcjonowaniu instytucji, chociażby w funkcjonowaniu prokuratury. No przecież mamy pretensje do prokuratorów za to, że nie podejmują, czy nie podejmowali, a właściwie nawet do dzisiaj nie podejmują w sprawach najbardziej oczywistych śledztw. Parę dni temu media pokazały działania jednego z tych
czterech skazanych, a potem, no, przepraszam za wyrażenie, na rympał ułaskawionych przez prezydenta Dudę ludzi. Jeden z nich się okazuje, że organizuje jakieś dużej skali operacje. Jak to się nazywa? Kontrabandy papierosianej. No a polska prokuratura nie podejmuje w ogóle nawet próby śledztwa, bo formalnie czeka na odpowiedź prokuratury wietnamskiej. Eurodeputowana Thun? No, to naprawdę wygląda, jakby w tej chwili i minister Bodnar, i inni walczyli z takimi strukturami mafijnymi, które nam jeszcze pozostały w Polsce. To dosłownie przypomina struktury mafijne. Ja trochę czasu spędziłam w południowych Włoszech i wiem, o czym mówię. I to jest coś przerażającego. Ale myślę, że Komisja Europejska, przecież pamiętajmy, że artykuł 7, o którym pani redaktor wspomniała na początku naszej rozmowy, artykuł 7, zastosowanie artykułu 7 znaczy, że przedstawiciel danego państwa w Radzie, czyli przedstawiciel rządu danego państwa w Radzie, nie ma prawa głosu, jeżeli się go zastosuje, ale jego się stosuje znowu jednomyślnie. Tu jest znowu prawo weta. Pamiętajmy, że ta procedura była zastosowana, tylko nie doszła do końca, dlatego że Orban chronił Morawieckiego, a Morawiecki Orbana. Była w stosunku do polskiego rządu, do rządu PiSu rozpoczęta była, bo tak strasznie łamał prawo. Prawda? I tak nie można było zaufać Polsce, polskiemu rządowi w sprawie wypłaty pieniędzy. Więc to zaufanie teraz na pewno jest. Artykułu 7 w stosunku do Polski nikt już nie będzie stosował. Na pewno odzyskujemy to zaufanie. Teraz jeżeli ktoś jest zagrożeniem dla tych funduszy, to nie wiem, czy Marek Belka się ze mną zgodzi. Ja bym powiedziała ewentualnie prezydent, który będzie usiłował blokować wszystkie zmiany, które wprowadza między innymi właśnie minister Bodnar, prokurator generalny Bodnar, po to, żebyśmy mogli nareszcie z tego strumienia pieniędzy w pełni skorzystać. Duda, czy prezydent będzie to na pewno zapowiada już i zresztą widać, jak to już dzisiaj utrudnia, więc jest zagrożeniem. Wszystkie wysiłki będą prowadziły do tego, żeby mimo tego, że są te utrudnienia, wykazać wyraźnie, że wracamy na ścieżkę praworządności, że to, co tylko się da, zostaje załatwione, że jest maksimum dobrej woli i współpracy z wszelkimi organami, które kontrolują funkcjonowanie niezawisłych sądów, wolnych mediów i tak dalej w Polsce, że jest współpraca, otwartość. I to już powinno nam ułatwić ścieżkę. Ale oczywiście musimy wykonać te kamienie milowe. Komisja musi traktować tak samo wszystkie kraje. Gdzie to rozliczanie poprzednich władz, czy przywracanie porządku powinno się zakończyć? Czy nie jest tak, że są też tego jakieś granice, których przekroczenie może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych? Na przykład w przypadku Adama Glapińskiego na łamach europejskiej prasy można przeczytać, że radzi się nowym polskim władzom, by może jednak nie zajmowały się tą sprawą, że to może nie mieć pozytywnych skutków. Zresztą szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde też w odpowiedzi na jego list radziła, że zawsze może odwołać się do TSUE, natomiast z tego listu... Jeżeli chodzi o panią Lagarde, to akurat ona chyba rozczarowała Adama Glapińskiego. Dlatego, radziła mu TSUE, tak? Powiedziała mu w gruncie rzeczy bardzo elegancko, idź pan gdzie indziej, a nie do mnie. I radziła ewentualnie do TSUE się zwrócić. Natomiast jest inna sprawa. Z jednej strony mamy bardzo poważne pretensje do profesora Glapińskiego za sposób, w jaki prowadzi tę szanowną, szacowną, znakomicie dotychczas funkcjonującą instytucję. Ja bym nawet powiedział, że tutaj grzechy są znacznie większe, znacznie poważniejsze niż niedostatki do obecnie prowadzonej polityki pieniężnej. Poza tym, to jest taki
takie przytulisko dla rozbitków z PiS-u. No, to, i to w sposób taki, bym powiedział, no już przekraczający wszelkie granice. No to co należy zrobić, a czego nie należy robić? Myślę, że trzeba po pierwsze zobaczyć, czy mówimy dużo, czy mówi się o Trybunale Stanu. Ja bym nie był zwolennikiem dyskusji o Trybunale Stanu. Dlaczego nie? Jeżeli są, no bo po pierwsze, rzeczywiście Trybunał Stanu, jeżeli się uruchomi procedurę, to można powiedzieć, działanie prezesa jest sparaliżowane. No może i to ci, którzy chcą tego, no są zadowoleni, ale wtedy przecież kieruje tą instytucją pierwsza zastępca, bodaj pani Nitli, no, która nie zmieni, że tak powiem, ani na jotę polityki kierunku pieniężnej, ani polityki kadrowej prezesa. Natomiast jak każdy powinien być pod, że tak powiem, pod rygorami sądów powszechnych. I ja bym tutaj, jeżeli ktoś uważa, że prezes naruszył prawo, no to trzeba to zanalizować. Sądy powszechne są bardziej skuteczne w tym przypadku, jeżeli już mamy na myśli działania konkretnej osoby. Eurodeputowana Thun. Ja się zgadzam z panem profesorem. Ja myślę naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o ten bank centralny, oczywiście, że bankowcy lubią, żeby był spokój. Żeby nie było za dużych ekscytacji, bo to są naczynia połączone i ważne, żeby tutaj panował spokój, więc oni też proszą o rozsądne działania. A rozsądne działania to jest niezawisły wymiar sprawiedliwości. I koniec. I tu nie ma żadnych gwałtownych ruchów. Mamy sądy. Sądy trzeba przywrócić do kompletnej niezależności od jakiejkolwiek partii i krok po kroku porządkować, tak jak to w tej chwili ten nowy rząd robi. Krok po kroku porządkować. Dobrze, to wróćmy do zagranicy, ale tej bliskiej zagranicy, czyli Ukrainy. Pomocy dla władz w Kijowie, zarówno wojskowej, bo o niej była mowa na tej sesji plenarnej, no ale także handlowej, bo tu wciąż nierozwiązany jest konflikt rozpoczęty przez nowe polskie władze, czy może kontynuowany, odziedziczony z Komisją Europejską, dotyczący liberalizacji bezcłowego handlu ukraińskimi produktami rolnymi. Specjaliści od rynku rolnego w Polsce wskazują, no, że straty dla polskich rolników są jednak bardzo duże, że po zniesieniu tych ograniczeń handlowych część produktów wręcz zalała polski rynek. To jak, mamy godzić się na przedłużenie tego bezcłowego handlu o kolejny rok do czerwca 2025 roku, czy jednak jakieś ograniczenia należy wprowadzić? Tak jak zwracał na to uwagę komisarz z Prawa i Sprawiedliwości, ale reprezentujący Polskę Janusz Wojciechowski, no i również obecny minister do spraw rolnictwa Czesław Siekierski mówi, że jednak jakieś ograniczenia ilościowe, przynajmniej dla tych produktów, których naprawdę w Polsce jest za dużo, powinny być wprowadzone. Panie redaktor, ja chcę wskoczyć w słowo, przepraszam bardzo. Janusz Wojciechowski nie reprezentuje Polski. Ja bardzo jak proszę, nie żeby jest, nie zmieniać... No ale jak nie jest? No nie, no jak, komisarze nie mają prawa reprezentować dobrze swojego kraju. Właśnie, to nie jest polityczne stwierdzenie ze strony pani poseł. Został wybrany z Polski, tak? Nie z Francji, nie z Niemiec. Nie. To nie o to chodzi. Komisarz jest proponowany przez dany rząd, każdy rząd proponuje jakiegoś człowieka, który ma reprezentować całą Unię Europejską. Ma reprezentować, tak. I natomiast potem my to sprawdzamy, czy on rzeczywiście to będzie robił. Natomiast został wybrany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie został wybrany przez Emmanuela Macrona, nie został wybrany przez Olafa Scholza. Ale przez jego posłów został wybrany i przez posłów Olafa Scholza. Dobrze, ale wróćmy ja rozumiem, do Ukrainy w takim razie. Ta część naszej rozmowy to ma charakter raczej edukacyjny dla naszych widzów i słuchaczy, dlatego że tak zwany polski komisarz ma reprezentować interesy wspólnoty. Interesy wspólnoty, tak. Ale wracajmy do naszego tematu. Przede wszystkim, żebyśmy uporządkowali naszą wiedzę, to chciałem powiedzieć, że polski eksport rolny jest pod względem wartości 2 razy większy niż eksport rolny Ukrainy. I to z okresu przed wojny
Dzisiaj nazywamy Ukrainę supermocarstwem rolnym, rolniczym. My jesteśmy dwa razy większym supermocarstwem rolniczym. To jest to pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Po drugie, rzeczywiście dla Europy, w tym dla Polski, Ukraina jest bardzo poważnym producentem kilku produktów, między innymi zbóż, ale także kukurydzy. Największym klientem Ukrainy to jest Hiszpania, Włochy, kraje śródziemnomorskie. My jesteśmy tylko krajem tranzytowym. Ale na przykład są dane mówiące o eksporcie cukru do Polski ze strony Ukrainy, gdzie przed liberalizacją handlową trafiało do nas 20 tysięcy ton, a po zniesieniu barier celnych Ukraina wyeksportowała do Polski 500 tysięcy ton cukru. Znaczy, po pierwsze musiałbym to zweryfikować, bo już wielokrotnie, a ja się akurat tymi sprawami zajmuję się Ukrainą, okazywało się, że te dane, które skądś do nas napływają, dotyczące wielkości tych zalewu, że tak powiem, Polski zbożem czy kukurydzą, są przesadzone znacząco. Polska rzeczywiście popełniła grzech pierworodny, że nie zorganizowała tranzytu tych wszystkich produktów tam, gdzie te produkty są rzeczywiście potrzebne, oczekiwane. I te rynki przejęła Rosja, tak? Nie, te rynki to przede wszystkim wielu polskich cwanych producentów postanowiło na tym zarobić. Kupili, następnie myśleli, że będą mogli to sprzedać z zyskiem. Się nie daje, no i w związku z tym jest hałas. Natomiast ja myślę, że Polska powinna przede wszystkim podejść do tego w sposób zrównoważony i długofalowy. A więc, po pierwsze, powstrzymywać się od działań nielegalnych. Ten nasz zakaz importu jest nielegalny. I jeżeli Ukraina by chciała, a myślę, że jesteśmy blisko tego, to pozwie nas do Światowej Organizacji Handlu, gdzie, uwaga, nas będzie reprezentować Unia Europejska, która to Unia Europejska uważa, że my działamy nielegalnie. Więc tu nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Rzeczywiście, ponieważ wojna się przedłuża, ponieważ ta konieczność wspierania Ukrainy jest, no, przedłuża się także. Być może należy sięgnąć do kontyngentów, do pewnych ograniczeń, ale to musi być legalne, a nie działania takie, bym powiedział, nie partyzanckie, ad hoc, takie chojrackie, bym powiedział. Niedobrze jest, jeżeli kontynuuje nasz rząd w tej chwili, zresztą nie wiadomo, czy kontynuuje. Odziedziczyliśmy sytuację, którą ta, powiedzmy sobie, seria ministrów rolnictwa z nadania pisowskiego nam zgotowała. Rzeczywiście to zdestabilizowało rynek, ale proszę unikać takiego wrażenia, że Ukraina jest jakimś, znaczy, supermocarstwem rolnym, które nas zalewa. Nie zalewa. A nasza niekompetencja w organizowaniu tranzytu pogorszyła sprawę. Eurodeputowana Thun, trzecia droga razem z PSL-em. No, przede wszystkim ja bym powiedziała, że PiS miał gębę pełną frazesów o tym, jak to my pomagamy Ukrainie w wojnie z Rosją. Pomagamy, to prawda, i ten rząd tak samo się o to starał, ale nie możemy zamykać granicy w tej chwili dla Ukraińców i ich możliwości sprzedaży tych produktów rolnych, kiedy oni mają dostęp do Morza Czarnego, właściwie uniemożliwiony całkiem, i my jesteśmy tą drogą tranzytu. To, że komisarz Wojciechowski, który powinien znać sytuację świetnie... No, ale on mówi, że to komisarz do spraw transportu, Waldis Dąbrowski. Bo to jest najlepsza metoda, żeby wziąć i spuścić... A to daleko ma pewno do Dąbrowskisa, prawda? To jest najlepsze, żeby to... Całe dwa piętra musi przebiec, żeby się skontaktować. A poza tym komisja i tak ma posiedzenia wszystkich komisarzy raz w tygodniu i głos każdego komisarza jest ważny, już nie mówiąc o głosie komisarza rolnictwa, który, jak już omówiliśmy, pochodzi z Polski i naprawdę zna dobrze ten teren.
My, jeżeli chcemy pomagać Ukrainie, to zawsze deklarujemy i zresztą taki był zamysł, mieliśmy ułatwiać Ukrainie eksport, tak jak ułatwiamy, powinniśmy ułatwiać im import i w wielu dziedzinach broń na przykład przechodzi przez Polskę, płynie na Ukrainę i całe szczęście, tak samo powinniśmy ułatwiać im eksport. I ten eksport tranzyt, jest potrzebny. Tak? Ma być tranzyt przez Myśmy Polskę. Powinni być krajem tranzytowym, powinniśmy z całą Unią zorganizować to, żeby ten tranzyt docierał do Morza Jednego, Drugiego, no tak, do Hiszpanii. Ale nie chodzi o tranzyt w tych przepisach, tylko o zniesienie ceł na produkty rolne, na pomoc wojenną, jako pomoc wojenna to jest traktowane dla Ukrainy. Zniesienie... To nie chodzi o tranzyt, który w przypadku ale chodzi zboża. Ale właśnie to chodzi też o żeby tranzyt. Chodzi też, ale nie tylko. Nie. Nikt w Unii Europejskiej nie zamierzał zalać jakiegoś kraju, szczególnie produktami. Kraju sąsiedniego, kukurydzą czy zbożem. Szczególnie, że ta kukurydza i zboże jest potrzebna w Hiszpanii, która jest wielkim producentem wieprzowiny i która potrzebuje to. I w Afryce Północnej, prawda? Tak. No ale trzeba było zorganizować pół roku wcześniej, 9 miesięcy wcześniej, tranzyt, linie tranzytowe, a u nas to i kiedy zboże dojrzewa i kukurydza było już dawno wiadomo i kiedy oni będą eksportować i ani rząd polski, ani komisarz Wojciechowski nie zrobili nic. Jeżeli komisarz Wojciechowski uważał, że Valdis Dombrovskis, który jest odpowiedzialny za transport, robi za mało, to było jego odpowiedzialnością, żeby na posiedzeniach koledżu zwrócić na to uwagę i szukać rozwiązań. Nie zrobiono nic i teraz ten nowy rząd ma po prostu górę problemów na głowie, ale ja jestem przekonana, że to załatwi. Nie możemy się odcinać od Ukrainy, oni są w wojnie i oni... To znaczy, ja to ciągle powtarzam do wszystkich możliwych mediów europejskich, to jest nasza wojna. Oni bronią nas i my musimy im pomagać na wszystkich polach, również ze sprzedażą żywności musimy im być pomocni. Ale może warto jeszcze dodać, że my jesteśmy, a w każdym razie powinniśmy być żywo zainteresowani swobodną wymianą handlową z Ukrainą. Dlaczego? Bo jesteśmy wielkim eksporterem do Ukrainy. W ciągu pierwszych 3 kwartałów 2023 roku, bo tylko za taki czas mamy dane, mamy nadwyżkę handlową z Ukrainą 6 miliardów euro. Co, chcemy to stracić? Też zepsuć sobie relacje z Ukrainą? Przecież to nam się naprawdę 1000 razy nie opłaca. Psucie relacji z Ukrainą. Nie dość już patrząc na ten punkt wojenno-etyczny, ale w ogóle patrząc na przyszłość i na politykę. Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i to, żebyśmy z tym wielkim krajem mieli dobre relacje, tylko jest dla nas zasadniczo ważne. Tylko te argumenty jeszcze muszą trafić i zostać zrozumiane przez polskich rolników. No a to zadanie dla nowego polskiego rządu. Dziękuję serdecznie. A moimi gośćmi dziś w studio w Parlamencie Europejskim byli europosłowie Róża Thun z Polski 2050 i Marek Belka, eurodeputowany socjaldemokratów. Dziękuję serdecznie.